sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, zachęcam Państwa do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem. Chcemy, by wiedza naszych prelegentów docierała do jak najszerszej grupy odbiorców. A dziś nie po raz pierwszy na naszym kanale komandor porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz. Witam Panie komandorze. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie komandorze, duże emocje wywołała nie tylko na Ukrainie, ale także w Polsce nowa ustawa o mobilizacji Ukraińców. Obniżony jest wiek poboru do 25 roku życia, o ile się nie mylę. No ale teraz pytanie. Kilka państw europejskich powiedziało jasno, że nie zgodzi się na jakiekolwiek działania mające na celu wysłanie tych Ukraińców przebywających na zachodzie, a podlegających mobilizacji. Ale dostaliśmy sygnał także z Wilna i Warszawy, których ministrowie obrony narodowej stwierdzili, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oni Ukraińcom pomogą tych obywateli podlegających mobilizacji pomóc przetransportować na Ukrainę. Jak to prawnie wygląda? Prawnie wygląda to nieco bardziej skomplikowanie niż mogłoby to wynikać z wypowiedzi ministra obrony narodowej, ponieważ zdecydowana większość obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP przybywa w Polsce legalnie, więc ewentualne ich wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagałoby najpierw albo przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej na wniosek organów ścigania ukraińskich, albo deportacji związanej czy będącej wynikiem naruszenia warunków zezwolenia pobytowego, na podstawie którego dany obywatel Ukrainy w Polsce przebywa. Bez spełnienia jednej z tych dwóch przesłanek nie powinno być w ogóle mowy o wydalaniu czy przekazywaniu stronie ukraińskiej obywateli ukraińskich, którzy przebywają w Polsce, bo oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, tylko złamanie podstawowych praw człowieka, naruszenie przepisów dotyczących imigracji, zwłaszcza jeżeli dotyczyłoby to osób objętych tak zwaną ochroną międzynarodową, czyli takich, którym przyznano azyl polityczny albo status uchodźcy. Więc tutaj przede wszystkim unikałbym generalizowania i niejako wrzucania, przepraszam za kolokwializm, wrzucania wszystkich do jednego worka, dlatego że każde postępowanie deportacyjne czy ekstradycyjne będzie rozstrzygane w drodze indywidualnych orzeczeń, będzie dotyczyło poszczególnych osób. Nie ma mowy o jakiejś zbiorowej, kolektywnej czy grupowej deportacji albo ekstradycji, to wszystko musi być poparte odpowiednimi orzeczeniami, czy to decyzjami administracyjnymi właściwych organów administracyjnych, takich jak prezes Urzędu do Spraw Uchodźców, czy to orzeczeniami sądów, które rozstrzygać będą ewentualne wnioski o ekstradycję. Więc tutaj takie, no nazwijmy to nieco pochopne czy przedwczesne zapowiedzi, że pomożemy stronie ukraińskiej w przekazywaniu ich obywateli przebywających w Polsce, traktowałbym z pewną rezerwą. Panie komandorze, nie tylko mobilizacja, ale Ukraińcy postanowili utrudnić życie tym osobom podlegającym oczywiście mobilizacji, także w postaci ograniczenia możliwości funkcjonowania i obsługi przez konsulaty ukraińskie. Jak to utrudni życie tym osobom? Bo mówimy o pobycie, powiedzmy, legalnym, ale są też pobyty tak zwane tymczasowe. Czy Ukraińcy właśnie objęci mobilizacją mogą mieć problem teraz z pozyskaniem choćby dokumentów i przedłużeniem tego pobytu w krajach zachodnich? To znaczy z zapowiedzi ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika wprost, iż placówki dyplomatyczne i konsularne
Ukrainy w Europie przestaną prowadzić obsługę paszportową obywateli ukraińskich przebywających na terenie Europy, ograniczając możliwość wydania paszportów wyłącznie do właściwych organów terenowych położonych na terytorium Ukrainy. Więc o ile każde państwo ma pełną swobodę kształtowania tego, w jaki sposób funkcjonować będą jej placówki dyplomatyczne i konsularne w państwach trzecich, jak będą prowadzić obsługę konsularną swoich obywateli przebywających za granicą, tym niemniej jest to moim zdaniem kolejny przejaw, nazwijmy to może nie tyle represji, co pewnego rodzaju sankcji wymierzonych w obywateli Ukrainy przebywających za granicą, a znajdujących się nawet nie tyle w wieku poborowym, bo mówi się, czy komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy mówił o tym, że każda osoba powyżej 18 roku życia, która będzie chciała uzyskać paszport, będzie musiała stawić się we właściwym urzędzie na terytorium Ukrainy. Więc dotyczy to również osób, które nie mieszczą się jeszcze w tym przedziale wieku poborowego, ale chodzi moim zdaniem ni mniej, ni więcej tylko o ewentualne poddanie tych osób ewidencji wojskowej na wypadek, gdyby kolejny raz obniżono wiek poborowy. Więc o ile takie działania, no, można powiedzieć, niekoniecznie etyczne, są całkowicie zgodne z prawem, o tyle no, zamiar władz ukraińskich jest tutaj moim zdaniem ewidentny. Ja tutaj dodałbym jeszcze jedną rzecz, mianowicie jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, którzy uzyskali w państwach Unii Europejskiej ochronę międzynarodową, na przykład status uchodźcy, no to odmawianie im prawa do uzyskania ukraińskiego paszportu stanowiłoby de facto naruszenie obowiązków Ukrainy wynikających z konwencji dotyczącej statusu uchodźców. To oznaczałoby de facto, że utrudniamy danej osobie możliwość poruszania się po terytorium państwa, które przyznało ochronę międzynarodową. To nie zmienia faktu, że w określonych przypadkach cudzoziemiec, którego pobyt na terytorium RP został zalegalizowany, czy to w postaci uzyskania zezwolenia pobytowego, czy to w postaci uzyskania ochrony międzynarodowej, na przykład w formie statusu uchodźcy, może uzyskać kartę cudzoziemca, kartę tożsamości, która spełnia wszystkie wymogi określone w kodeksie granicznym Schengen, więc po uzyskaniu takiej karty tożsamości na terytorium państwa strefy Schengen, które zalegalizowało pobyt danego cudzoziemca, no będzie on względnie swobodnie przemieszczać się wewnątrz strefy Schengen na podstawie dokumentów tożsamości wydanych mu przez państwo, w którym legalnie przebywa. I tutaj paszport ukraiński absolutnie nie będzie potrzebny, więc jest to pewnego rodzaju wyjście z sytuacji dla tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie strefy Schengen legalnie, a niekoniecznie zainteresowane są uzyskaniem czy podróżą z powrotem na Ukrainę w celu uzyskania paszportu. Panie komandorze, nasuwa się od razu pytanie. Ten ruch Kijowa to konieczność, czy jednak jakiś akt desperacji? Bo ja mam pewien problem, czytając komunikaty dotyczące wojny na Ukrainie, bo z jednej strony mamy komunikat prezydenta Zełenskiego, który mówi o 30 czy 40 tysiącach poległych. Z drugiej strony mamy komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, pewnie trochę wyolbrzymiony, ale mówiący jednak o 500 000 żołnierzy. Jak tak naprawdę wygląda ten zasób osobowy Ukraińców? Czy oni naprawdę już mierzą się z tym problemem, czy dopiero się do niego przygotowują?
Znaczy, strona ukraińska zdecydowanie już mierzy się z problemem dotyczącym zasobów osobowych w siłach zbrojnych, ponieważ jeżeli przypomnimy sobie początki rosyjskiej agresji na Ukrainę, to w relatywnie szybkim czasie siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły mobilizacyjne rozwinięcie z około 300 tysięcy żołnierzy etatów czasu pokoju do ponad 800 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, które weszły w skład sił zbrojnych Ukrainy, bo mówimy tutaj o obronie terytorialnej, mówimy tutaj o niektórych jednostkach ukraińskiej Straży Granicznej. No ale od 300 do 800 tysięcy, do ponad 800 tysięcy żołnierzy w przeciągu dosłownie kilku tygodni od początku rosyjskiej agresji. Natomiast no, 2 lata wojny na Ukrainie według szacunków amerykańskiego dowództwa sił w Europie, czyli European Command, mieli stracić w ciągu 2 lat wojny na Ukrainie około 315 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych, zaginionych i wziętych do niewoli, z tym, że rannych w stopniu, który na trwale wyeliminował ich z możliwości walki. Niekoniecznie w sensie strat bezpowrotnych, jeżeli chodzi o tych rannych, ale na tyle ciężko rannych, żeby na okres powyżej miesiąca wyłączyć ich z działań zbrojnych. Więc ja ostrożnie szacując straty ukraińskie, wskazywałbym, że wynoszą one co najmniej 200 tysięcy zabitych, rannych, wziętych do niewoli. Nie 30. 200 tysięcy zabitych, rannych lub wziętych do niewoli, z tym, że no, to są moje bardzo luźne szacunki. Strona ukraińska niemalże od samego początku wojny nałożyła ścisłą cenzurę na informacje dotyczącą strat, jakie sama ponosi, więc no, dokładnych danych tutaj absolutnie nie ma. Pan generał Załużny niedługo przed swoją dymisją ze stanowiska głównodowodzącego szacował potrzeby mobilizacyjne sił zbrojnych Ukrainy na kolejnych 400 do 500 tysięcy rekrutów. I to nie tylko w celu uzupełnienia tych strat, o których mówiłem przed chwilą, ale również w celu umożliwienia rotacji żołnierzy na pierwszej linii frontu. Wyprzedził pan moje pytanie, bo właśnie o tą rotację chciałem pytać, bo to się często przewija właśnie w kontekście tej nowej ustawy. A więc zanim pan generał Załużny został zdymisjonowany, z kancelarii prezydenta Zełenskiego słyszeliśmy komunikaty, że takie zapotrzebowanie sił zbrojnych Ukrainy na tak zwanego świeżego rekruta jest absolutnie niewykonalne, nie do przyjęcia i godziłoby w podstawowe interesy społeczeństwa ukraińskiego. Miało to być jednym z powodów, czy jedną z kości niezgody, które doprowadziły do dymisji generała Załużnego. Tymczasem krótko potem pan generał Syrski, który zastąpił generała Załużnego, przedstawiał mniej więcej tożsame szacunki, jeżeli chodzi o potrzeby sił zbrojnych Ukrainy w zakresie uzupełnień osobowych. I tutaj takiego oporu ze strony prezydenta Zełenskiego i jego kancelarii nagle nie ma. Obniżenie wieku poborowego do 25 lat miało wedle szacunków kancelarii prezydenta Zełenskiego przynieść napływ około 300 do 350 tysięcy nowych rekrutów, czyli niewiele mniej niż liczba, ten dolny pułap wskazywany przez pana generała Załużnego, więc powstaje pytanie, czy tak naprawdę dymisjonowanie generała Załużnego, zamówienie wprost o tym, jakie są potrzeby mobilizacyjne sił zbrojnych Ukrainy, było dobrym posunięciem. No ale rozumiem, że brak porozumienia między prezydentem a panem generałem Załużnym co do zasadniczych kierunków rozwoju sił zbrojnych i działań na szczeblu operacyjnym i strategicznym
mógł być powodem dymisji. Ale teraz, jeżeli patrzymy na potrzeby mobilizacyjne sił zbrojnych Ukrainy właśnie z perspektywy rotacji. Mówi się, że w tej chwili na pierwszej linii frontu zaangażowanych bezpośrednio w działania zbrojne jest około 450 tysięcy żołnierzy ukraińskich i mniej więcej 300 tysięcy, bo pamiętajmy o tym, że jakaś tam rotacja czy wymiana po kolejnych, nazwijmy to, falach mobilizacji następowała, tak? Formowano nowe jednostki, nowo wyszkoleni rekruci jednak uzupełniali częściowo te straty, tak? Więc szacuje się, że w tej chwili około 750 tysięcy ukraińskich żołnierzy pod bronią, z czego mniej więcej 400 do 450 tysięcy bezpośrednio na pierwszej linii frontu. A część z tych żołnierzy, to nawet w dzisiaj opublikowanym artykule Associated Press, z tego co pamiętam, walczy nieustannie od samego początku rosyjskiej agresji, z krótkimi przerwami na urlopy czy przepustki, ale bez możliwości faktycznej rotacji. Ostatnie, powiedzmy sobie, no, względnie istotne sukcesy rosyjskie związane z zajęciem kilku miejscowości w obwodzie donieckim miały też wynikać z problemów, a właściwie z zamieszania i braku koordynacji przy rotacji jednostek na pierwszej linii frontu. Czytaj, a zwłaszcza dotyczyło to 47. Brygady Zmechanizowanej, która dostała rozkaz wycofania się, ponieważ miała zostać niemalże natychmiast zluzowana przez inną jednostkę i tutaj opóźnienie właśnie w wejściu na pozycje opuszczane przez 47. Brygadę, a przez jednostkę, która miała ją zastąpić, wykorzystywali Rosjanie do zajęcia tych pozycji. Więc rotacja jest absolutnie niezbędna, choćby po to, żeby odtworzyć zdolność bojową niektórych z jednostek, które najbardziej zaangażowane były w te najcięższe walki, chociażby na Zaporożu. Na Zaporożu 47. Brygada przecież poniosła kolosalne straty, sięgające według niektórych danych między 35 a 40% stanu osobowego przez 6 miesięcy tak zwanej ofensywy na Zaporożu, i te straty nie zostały uzupełnione całkowicie, gdy 47. Brygada otrzymała rozkaz wzmocnienia obrony Awdijiwki. Więc tutaj, zwłaszcza w sytuacji, w której, nazwijmy to, pierwszorzutowe jednostki nie mają czasu na uzupełnienie strat, odtworzenie zdolności bojowej, a przede wszystkim zgranie pododdziałów, no, odbija się niestety na ponoszeniu, czy powoduje w konsekwencji ponoszenie niepotrzebnie wysokich strat wynikających właśnie z problemów ze szkoleniem, koordynacją, rotacją pododdziałów, czy chociażby nawet, przepraszam za brutalne określenie, jakością tego świeżego rekruta, który według niektórych doniesień po stronie ukraińskiej na front ma trafiać po raptem czterotygodniowym szkoleniu. To jest absolutnie niewystarczające do tego, żeby żołnierz powołany prosto z cywila stał się, no, czy został wyszkolony na tyle, żeby faktycznie efektywnie stawiał opór zaprawionym już w bojach jednostkom rosyjskim. Panie komendorze, na koniec nasuwa mi się jedno pytanie. Zapytam o czynnik, który bardzo trudno zmierzyć, ale przynajmniej w Polsce obserwujemy zmęczenie tym tematem ukraińskim, tą wojną. Czy nie jest może przypadkiem tak? Argumentuję tą tezę na tym, że obserwuję o wiele więcej informacji, chociaż Ukraińcy się z tym nie ukrywają, informacji dotyczących nielegalnego przekraczania granicy, akcji służby granicznej ukraińskiej, korupcji związanej chociażby właśnie z ucieczką tych ludzi objętych mobilizacją. Czy nie jest tak też również, że ta niechęć, to zmęczenie tym konfliktem dotyka samych Ukraińców, i to jest przeciwne do tego, co obserwowaliśmy na początku tego konfliktu, czyli takiego zrywu narodowego? No a dzisiaj, czy możemy mówić o takim jednak już
zmęczeniu, upadku samego morale wśród armii czy wśród obywateli ukraińskich? To znaczy, nie powiedziałbym jeszcze o upadku morale, bo to morale jest w dalszym ciągu stosunkowo wysokie, aczkolwiek no, obniżyło się zdecydowanie w stosunku do tych pierwszych tygodni i miesięcy wojny, gdzie Ukraińcy bardzo skutecznie stawili opór rosyjskiej agresji. Potem widzieliśmy kolejny taki, nazwijmy to szczyt, czy boom morale na przełomie 2022-2023 roku, kiedy Ukraińcom udało się spore połacie terenów okupowanych dotychczas przez Rosjan odzyskać. No ale kilka takich, powiedziałbym, ciosów dla morale w postaci nieudanej ofensywy na Zaporożu, ciężkiej sytuacji tych tak zwanych przyczółków na lewym brzegu Dniepru, z których właściwie pozostał tylko jeden w Krynkach, a upadek Awdijiwki, upadek Bachmutu, to są wszystko czynniki, które no, nie pozostały bez wpływu na morale ukraińskie. Ono obniżyło się zdecydowanie w stosunku do tego, co widzieliśmy na początku rosyjskiej agresji, aczkolwiek nie mówiłbym jeszcze o upadku morale. Natomiast no, ewidentnie wśród młodych osób, które nagle znalazły się, przepraszam za kolokwializm, na celowniku ukraińskich komend uzupełnień, no widać bardzo zróżnicowaną postawę, począwszy od faktycznego entuzjazmu, bo jednak będę bronił swojej ojczyzny, przez taką obojętność graniczącą ze zniechęceniem, aż po właśnie aktywny czy czynny opór przeciwko poborowi. I tutaj mówimy nie tylko o próbach nielegalnego przekraczania granicy chociażby z Rumunią, ale nawet o zdarzających się na ulicach ukraińskich miast pobiciach żołnierzy zajmujących się rekrutacją poborowych. Jest to objaw dość niepokojący. Natomiast ja bym chciał powiedzieć jeszcze tytułem niejako takiej pętli czy klamry spinającej naszą rozmowę, że musimy też jako państwo polskie patrzeć na obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP również troszeczkę bardziej egoistycznie. Polska potrzebuje siły roboczej, Polska potrzebuje rąk do pracy, a więc zwłaszcza jeżeli mówimy o obywatelach Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, niektórzy z nich przebywają w Polsce znacznie dłużej niż tylko od tych 2,5 roku, tak? Bo wyjechali do Polski na długo przed rosyjską inwazją. Pracują, płacą podatki, utrzymują swoje rodziny, tak? A jednocześnie nie popełnili żadnego przestępstwa, które no, skutkowałoby naruszeniem warunków zezwolenia pobytowego. No, wydalenie takiej osoby do Ukrainy byłoby nie tylko nielegalne, ale również w pewnym sensie bezsensowne, żeby nie powiedzieć wręcz szkodliwe z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jest i tym podsumowaniem kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Naszym gościem dzisiaj, przypominam, był komandor pułkownik rezerwy Wiesław Goździewicz. Panie komandorze, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę. Państwa odsyłam oczywiście do mediów społecznościowych pana komandora, do których link do profilu znajdziecie w opisie tego materiału. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i na koniec powiem, że już lada dzień startujemy z naszą stroną internetową, gdzie mam nadzieję w niedalekiej przyszłości uda mi się namówić pana komandora, żeby kilka słów w postaci jakiegoś artykułu też napisał. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten miłego weekendu życzę. Wzajemnie i zapraszamy na kolejne wywiady. Dziękuję. Do widzenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.